Następne szkoły, nie? Ja nie wiem, że szkoły są złe i tak dalej, a tak naprawdę to produkują co? Produkują systemowych robotów. Wszystko na tym polega. Dlatego, jeżeli nie wyjdziemy, oczywiście sferę jakby duchowo nie wyjdziemy z tego świata, nazwijmy to, to nie ma szans, bo będziemy cały czas, to jest tak, jakby ta kropka sobie powiedziała tak, o, to ja się bardziej uświadomię, nie? W tym moim świecie, ja się uwolnię poprzez to, że będę wyższe robiła grubsze mury w moim domu, nie? Wiecie, o co chodzi? Że będę teraz bardziej bezpieczna. Ta kropka, tylko że co z tego, że ty sobie grubsze mury budujesz, jak wszystko widać z góry, nie? Tak naprawdę to nic nie możesz odkryć tutaj. Dalej jesteś w kaczy. Dlatego cokolwiek tutaj byśmy chcieli robić, jakkolwiek byśmy się chcieli rozwijać i tak dalej, jeżeli z tego nie... Wiecie, to my o tym nie mówimy, nie jestem jakimś takim, nie wiem, przebudzonym jakimś, nie wiem, gościem, który tam coś, jakieś przebudzenie przeszedł duchowe i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko jestem przeciętnym człowiekiem, który po prostu się tymi sprawami interesuje. Takich ludzi jak i ja, to jest miliony na świecie, to setki milionów w tej chwili. Ludzi, którzy po prostu zaczynają to kumać. To, co ja mówię, to nic nowego. To naprawdę te rzeczy, które mi przekazali wam tutaj, to są rzeczy już od kilku lat. To nie jest nic nowego. A to wszystko idzie bardzo szybko w tej chwili. 20 lat temu, nie wiem, wyszedł jakiś film, to się go oglądało przez 5 lat. O, tam jeszcze w kinach był, gdzieś tam, nie? Teraz 2 lata i coś już stare. Coś, co było do tego, to już jest nieaktualne de facto. To już było. Tak wszystko szybko idzie. I wam powiem tak, z mojej strony, jak ja to widzę, jeżeli ludzie się nie załapią, że tak powiem, na ten okres, który teraz jest, bo jest okres naprawdę wielkiego przebudzenia, tak to wygląda, to będzie ludziom bardzo ciężko się dostosować. W takiej żyjemy erze. Era informacji, era informatyczno-informacyjna, to jest to samo, tak naprawdę ona dalej trwa, ale boom na nim już się skończył. Boom był 10-15 lat temu. Że wiecie, informacje dostępne dla wszystkich, to już było. W tej chwili ludzie, którzy będą mogli przetworzyć te informacje, tu cytuję wczoraj Edgara Tolle, może kogoś znacie, to jest taki bardzo ciekawy gościu, który mówił to do pracowników Google'a. Że jeżeli wy będziecie pracować tylko na informacjach, a nie przetworzycie to na świadomość, to będziecie w kaczej. Dlatego, że będziecie po prostu mieli łeb pełną informacji, a nic z tym nie będziecie mogli zrobić. I to jest ta era, w której żyjemy w tej chwili. W tej chwili wchodzimy w erę świadomości. Że to nie jest tak, że ja na następne szkolenia pójdę i więcej książek przeczytam i wtedy się odnajdę w tym świecie. Wręcz przeciwnie. To, że ja tym polecam. I tylko chcieliśmy to wam przekazać właśnie, że żyjemy w erze, żeby tak zreasumować. Generalnie to nauka w tej chwili mówi, że już dawno o tym mówię zresztą, że ta rzeczywistość, która zatacza, to jest tylko wyrywek. My tylko widzimy troszeczkę. Jeżeli widzimy troszeczkę, to tak naprawdę nie możemy korzystać z całej rzeczywistości, która zatacza i nie wiemy, co się dzieje. Jeżeli nie wiemy, co się dzieje, bo nie jesteśmy poinformowani i to nie przekształca się w świadomość, to jesteśmy takim łatwym łupem dla ludzi, którzy po prostu to wiedzą i mogą nami manipulować jak chcą. Media to robią odkąd powstały. To jest proste. Druga sprawa, że jeżeli nie uświadomimy sobie, że musimy jakoś się wyrwać z tego świadomości, dosłownie czasami trzeba wyrwać to, bo nasze ego jest bardzo silne, które będzie chciało, tak pan powiedział, że strach będzie nas trzymał przed czymś nowym, no jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy tak naprawdę na pastwę innych. To znaczy inni ludzie będą nami manipulować, jak będą chcieli. Tak to wygląda. I tak to wygląda od zawsze. I teraz tak, moim takim przesłaniem w zasadzie naszej tej całej prezentacji to jest to, że chcieliśmy wam, bo mamy tylko godzinę, w ogóle nie chcemy za bardzo zanudzać, bo potem już człowiek jest zmęczony i tych informacji nie może przyswoić. My pracujemy, mamy cały program opracowany i tak dalej na ten temat. Jak właśnie się przebudzić z tego stanu? Jak się wyzerować? Jak zobaczyć, poczuć, czym ta rzeczywistość naprawdę jest i jak w ogóle można myśleć, aby nabrać kontrolę nad tym swoim życiem tutaj, nie? Bardziej. Albo właściwie go stracić z drugiej strony, bo to nie chodzi o kontrolę. I w tym momencie możemy mówić o wolności, bo tak naprawdę chodzi o wolność, żeby każdy człowiek chce być wolny. Jedni ludzie myślą sobie tak, zresztą gdybyśmy teraz na przykład byli na szkoleniach ze sprzedaży, jakieś pracowałem w takim branży i bardzo doskonale wiem, o co chodzi, to bym powiedział tak. Słuchajcie, pokażemy wam, jak zarabia się pieniądze, w sposób taki, że będą te pieniążki wam przychodziły z różnych źródeł, będziecie wtedy mieli kasę i wtedy będziecie mogli robić to, co zawsze chcieliście. Nie, czy to nie jest zajebisty plan? Że tak powiem brzydko, no prawda. A gdzie tkwi haczyk? Proszę? A gdzie? Aha, a to nie tylko haczyk, tylko że sama filozofia tego, że jak już będę miał pieniądze, już będę wszystko miał, to wtedy będę żył. Takich ludzi ja osobiście znam kilkunastu, którzy
mają już na koncie ileś tam, a dalej nie żyją, ponieważ dalej muszą mieć więcej. To jest koło zamknięte, na przykład. Dlatego to, ten schemat myślenia, typowa taka amerykańska konsumpcja i tak dalej, pieniądze i w ogóle, który był Bogiem, tak, w tym filmie pokazane, to byśmy też kupili, no bo byliśmy krajem, który był pogubiony, który myślał, że tak, komuna była zła, tych, którzy nie znają komuny, no to był zły system i chcieliśmy dobry system. No to wzięli ten, jaki dobry system? Z tego, co ja wiem, bo to... Nikt nie wiedział, że to jest zły, nie? Nikt, dokładnie, nikt nie wiedział o tym, każdy myślał, kapitalizm do tego, teraz widzimy, co panowie z Wall Street. Notabene, moim zdaniem, nie panowie z Wall Street, tylko system na to pozwoli, bo proszę was bardzo, panowie z Wall Street zrobili taki dym? No skąd? To panowie za dwóch ulic nie wiedzieli, co się dzieje na Wall Street? Politycy? Przecież to politycy doprowadzili do tego. To było wszystko zaplanowane. Wiecie, o co chodzi? Także każdy system, który nadchodzi, jest następnym wykopyceniem. Jeżeli się z tego nie wyrwiemy, jeżeli nie zobaczymy tak naprawdę, jaka jest rzeczywistość, to nawet jeżeli by teraz utopijny system się pojawił, to i tak to nic nie da. I teraz tak, jak to się łączy w ogóle z Aygastem? Żeby to było spójne. Oczywiście to, co mówimy w projekcie Wenus i tak dalej, jest świetnym pomysłem. Tylko, że jeżeli człowiek nie zrozumie tak naprawdę, że najpierw musi zrobić porządek z sobą, to jakikolwiek super system by się pojawił, będzie powielał te same schematy. Prędzej czy później. Później też będzie chciał dojść do władzy, bo taka jest natura ludzka. Tak naprawdę problemem nie jest system, w którym żyjemy. Oczywiście on jest nakręcany takim ludziom, ale to jest sam człowiek, który... Demokracja bezpośrednia? Proszę? Demokracja bezpośrednia? A co to jest demokracja? W ogóle czy to jest coś takiego demokracja? No wiem, pan, ja żyłem w Stanach i wierzyłem w demokrację, przysięgałem na flagę codziennie. Bezpośrednia. Proszę? Demokracja bezpośrednia, tak jak w Szwajcarii. Czy coś takiego w ogóle jest możliwe, czy jak? Czy co pan o tym sądzi? Myślę, że nie wiem. Wymagać świadomości jednostki do każdej w społeczeństwie, bo wtedy można mówić o demokracji bezpośredniej. Na tą skalę to jest niemożliwe w jednym roku. Ale czy to się tam sprawdza w Szwajcarii? W jakim stopniu się sprawdza? Ale nie do końca. Znaczy nie ma, jak wyczytałem, to nie ma czegoś takiego jak korupcja, zabili korupcję. Tam po prostu nie ma czegoś takiego. I biurokrację zniszczyli praktycznie. Wie pan co, to jest tak, że... ale też działają na zasadzie pieniądze. No dokładnie. Mamy tu, znaczy teraz tej prezentacji... To jest siła pieniotwórcza, prawda? To, co mi media pokażą, to tak oni zdecydują. To, że każdy może głosować, nie znaczy, że te decyzje będą lepsze, prawda? Słuchajcie, ja wam powiem tak, że te tematy moglibyśmy wejść na różne tematy w tej chwili. Mamy jak gdyby tematy przygotowane, to ale nie chcemy tak wyrywkowo, bo ja wiem, o czym pan mówi, moglibyśmy ten temat pociągnąć, ale nie jesteśmy przygotowani, znaczy jesteśmy przygotowani, ale nie chcielibyśmy tyle tematów poruszać, ponieważ byśmy się pogubili. Zostańmy na razie na tym, co było. To jest tylko oczywiście rzucenie pewnego tematu, rzucenie pewnej idei. A idea, wiadomo, rośnie, to może albo nas zabić, albo nas ukształtować, nie zależy jaka jest. I teraz, co możemy powiedzieć, że przede wszystkim tak, no na wprost, możemy powiedzieć tak, że jest z tego wyjście, mnóstwo ludzi na świecie znajduje to wyjście, dla niektórych ludzi to jest tak, dla niektórych to jest trudne, w zależności jak głęboko są w tym świecie wkorzenieni i jak głęboko uwierzyli w to, bo na przykład mój ojciec bardzo wierzy w kapitalizm, a z tego co wiem, to mój dziadek gdzieś tam walczył za ten komunizm, nie? W ogóle, i wiecie, to jest jakiś absurd. A teraz mój ojciec mówi, ja mówię mój ojcu, że ten kapitalizm to jest porażka. On mówi, co ty gadasz? Wiecie, o co chodzi? Dla niego to jest nie do pomyślenia. Jak ktoś, kto się wychowa w tym świecie, może mówić, że coś takiego jest porażką? No. No właśnie na tym to polega, bo on w to uwierzył. To wszystko na poziomie wiary. On głęboko wierzy, że ten system, w którym żyje, chociaż cierpi w nim, bo widzę to, tak naprawdę wierzy, no bo co, on walczył za niego, to teraz trzeba wierzyć w to i tak dalej, ale my nie będziemy mówić o systemach w tej chwili, bo to jest jakby odrębny temat. Na tym zostawiamy. Czy macie jakieś w ogóle pytania a propos tych filmów, to co było powiedziane tutaj? Nie wchodzimy za bardzo w inne tematy, bo mówię, że skupmy się na jednym. Czy są jakieś pytania? Jak będę mógł, to będę odpowiedział. Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Ale jest ktoś na tej planecie, kto zna na to odpowiedź? Proszę pana, powiem panu tak. Po prostu być szczęśliwym. Trzeba zdefiniować szczęście, to jest chyba jeden. Dokładnie. To jest to, dla każdego to jest szczęście co innego. Dokładnie. Ale przede wszystkim tu pan poruszył temat, bo my mówimy w ogóle, jak zbierzemy tą całą prezentację, nie? Czy jest z tego wyjście i czy ludzie znają wyjście z tego? Tak, oczywiście, że tak. Jest z tego wyjście. Jak najbardziej. Bardzo proste. Jedno właściwie, ale to na razie nie będziemy o tym mówić. Chcemy tylko, bo powiem wam tak, jeżeli w ogóle człowiek jest zainteresowany tym,
że uświadamia sobie, że kurde, można z tego wyjść, to ja wam powiem, że już jest super, bo wtedy zdecydowaliśmy, bierzemy jednak tą czerwoną tabletkę, czy tam odrobię, że chcemy się przebudzić. Bo jeżeli nie, no to nie, wracamy do swoich zajęć, żyjemy sobie i koniec, no z takimi ludźmi to w ogóle fajnie sobie pogadać i tak dalej, zostawić ich, no na przykład moja babcia, która sobie żyje w tym świecie, dla mnie ona żyje w iluzji, no bo ona kompletnie nie wie coś, no bardzo fajna babka w ogóle tego, ale no wiecie, no babcia, no ona nie wie co się dzieje. Czy ja będę na siebie, babcia, o ja ci pokażę, zobacz, siadaj tu, zobacz co się dzieje na świecie, ona, daj mi spokój, bo muszę kluski gotować. Nie, moja mówi bluźnisz. Proszę? A bo na przykład tak. Heretyk w ogóle od razu jakiś tam jest, sekta, coś tam, nie? No, sekta jest najlepsza, tak. Wiecie, no powiem wam tak. Okay, to jest prawdziwa historia. Ja kiedyś się interesowałem szkoleniami rozwoju osobistego w ogóle i znalazłem takiego pana, bardzo fajnego w ogóle, polecam go, jeżeli chcecie, chociaż to już jest trochę, no, już trochę lat minęło, nazywa się Brian Tracy i on pewne rzeczy bardzo fajne mówił na temat rozwoju i tak dalej. Ja miałem asety wtedy, to było w 93 roku, no i tam puszczałem ludzi, mówię, ty weź mi tego, co to jest, w ogóle jakaś sekta, w ogóle kościół, a teraz w tej chwili normalnie filmy robią na szkoleniach, tu przyjeżdżamy na temat jego książek, on przyjeżdża do Polski, ma swoją szkołę, to się stało normalne, ale 15 lat temu to co to jest, co on mówi, jakieś samorozwoju w ogóle, jakieś sprawy duchowe, no można powiązać sprawy duchowe w życie, to jest w ogóle jakieś, no, tak ludzie reagowali. Dlatego to, co my teraz mówimy, to już w tej chwili nie jest się w nowym, ale no to będzie szło dalej, to będzie szło dalej, dalej, dalej. I tak mówię, że na przykład, często to używam na szkoleniach, na przykład, że no, niektóre osoby, jakbyście im powiedzieli 20 lat temu, 20, no 30 lat temu, to jest 36, to jest tak, że będziemy mieli, tak by się powiedziało kiedyś, że w takim małym skrzyneczce będziemy mieli całą wiedzę, która kiedykolwiek była napisana przez człowieka i ten, ale ktoś by nie wiedział, jak to jest. I że będziemy mogli oglądać filmy, rozmawiać z każdym, to by powiedział, ty jesteś szalony jakiś, ty się na Star Treka naoglądałeś. Albo Lema naczytałeś. Albo Lema naczytałem, no tak by było przecież, nie? A teraz to jest normalne, wiecie o co chodzi. Także to wszystko pójdzie do przodu i jest z tego wyjście i generalnie jest teraz tak, że oczywiście też to można sprawdzić, no na całym świecie ludzie o tym mówią, że przechodzimy pewną erę przebudzenia w tej chwili, jest to bardzo dobry czas, wszystko przyspiesza dokładnie. Ja jestem zdumiony, bo ja pracuję ze studentami i widzę, jak czasami młodzi ludzie tacy, wiecie, na tego ostatnio takiego gościa miałem taki skater, w ogóle tutaj jakieś tego, ja z nim rozmawiam, mówię, stary, no po prostu mów, a ja słucham, nie? No po prostu to szok jest. Taki niby koleś, który wiecie, tak i po prostu jechał takimi tekstami, że ja byłem w szoku. Po prostu to czuję, widzi to, a angażuje się w to, gdzieś tam sobie poczytał, on to czuje. W takiej erze w tej chwili żyjemy. I ja wam powiem tak, naprawdę, no nie wyobrażam sobie żyć w tej erze, w tej, która będzie nadchodziła, i nie będąc świadomy tych rzeczy. To będzie dramat. To przepaść między używaniem telefonu, a nie, tak na przykład moja babcia, która potrafi nacisnąć sobie zielony i czerwony, i wiecie o co chodzi, zielony, czy takie ma duże guziki w ogóle, odebrać i tego, to jest nic w porównaniu z tym, jaka będzie przepaść za kilka lat ludzi, którzy po prostu w tej rzeczywistości w ogóle nie skumają, bo ona będzie tak zapierdzielała do przodu. Tak to wygląda. Dlatego zostawiam was na razie z tym, ponieważ nie możemy wejść w szczegóły, bo to jest naprawdę dość rozległy temat. Czy macie jeszcze jakieś pytania na temat tego, co było tutaj powiedziane? Na miary to zostawimy tutaj, myślę. Będziemy robić już takie szkoły, na razie mamy taką lekką przerwę, ponieważ musimy oddychnąć, bo żeśmy się bardzo zaangażowali w to. Mamy w sumie szkoleń gdzieś około 30 godzin, nawet można to rozszerzyć na więcej. Mamy różne moduły, które wprowadzają ludzi w temat, które ich przebudzają. Które, no bo to wiecie, to jest tak, że dla jednej osoby to będzie tak, przyjdzie na jedno szkolenie i od razu, tacy są. A dla niektórych to będzie musiało być troszeczkę dłuższy proces. Będą wierzgać, nie zgadzać się z pewnymi sprawami, odrzucać. No tak to działa. Ja na przykład takie grona się zaliczam, dlatego... Ja sprawdzam w niektórych miejscach. O, dokładnie. Ja jestem taki sam. Ja nie biorę czegoś na to, że ktoś mi powiedział i to przyjmuję. Ja to muszę sprawdzić w jednym źródle. Ja jestem bardzo ciężki, oporny, jeżeli chodzi o wiedzę. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Bardzo muszę analizować to, dlatego mi to strasznie długo zajęło. Dlatego mam szacunek takich ludzi, którzy mają opory do tego. No takich ludzi, którzy przyjmują tak, to jest coś pięknego. Nie? To jest w ogóle, aż się miło patrzy, jak ludzie się... No, dokładnie, tak, wszystko, tak to działa. No, także wszystko w tym temacie. Czy coś jeszcze? Może ktoś by chciał coś dodać? No, to dziękujemy bardzo w takim razie za uwagę.